Wyspa dinozaura. Co to było? Gdzie ja jestem? Na pomoc! Ciemność widzę. Miłościwy królu, wszystko jest dobrze. Jesteś u siebie. Nie uwierzysz, gładziu, jaki miałem przed chwilą straszny sen. Śniło mi się, że tworzę czwartą Pompolonię, aż tu nagle gubię koronę, rozumiesz? I potem w tym śnie szukałem i nie mogłem jej znaleźć. Ale królu, zdajesz sobie sprawę, że to nie sen? Musiałeś mi o tym przypominać? Kiedyś byłem pomponiuszem wielkim. Wszyscy dobrze znali króla Pompolonii. A teraz powiedz, kim jestem, gładziu? Ludzie mówią o tobie król bez, bo jesteś tak jakby królem bez korony. Co by tu dzisiaj porobić? Może małe polowanko? Co ty na to? A może wykończę jakiś ginący gatunek? I znowu się zaczynam. Gładziu, przywołaj mego zoologa. Tak? Czy były król chciał się ze mną widzieć? Ach, stary dobry doktor Wredman. Mam pytanie, doktorze. Co doktor widzi na tej ścianie? No więc... Śmiało, słucham. Cóż, widzę... Guzik! Nic tu nie ma, to łysa ściana! Ciebie powinienem wypchać trocinami i tu powiesić. No to powiedz mi, jakiego zwierza jeszcze tu nie mam, możesz? Więc małbłąda nie ma. Małbłąda, powiadasz? Tak, jest jak wielbłąd, ale robi mało błędów. Tak, pękłem ze śmiechu.
Wiesz, czego brakuje tej kolekcji? To oczywista oczywistość niewidzialnej ryby. Przecież mówiłem, królu, taka ryba zwyczajnie nie istnieje. Czyżby królewska pamięć zawodziła? Mówiłem ci przecież, królu, niewidzialna ryba to tylko chory wymysł tego szaleńca z wyspy, tego niby profesora Horacjusza Tibertona. Radziłbym szanownemu doktorowi nieco się przesunąć. Nie będziesz mi rozkazywał, słyszysz? Ciekawa historia. A gdzie jest ten cały profesor? Zesłałeś go, królu, na Morza Południowe i to jakiś czas temu. Wielka szkoda. Gdyby tu był, mógłbym chociaż postrzelać do gadających zwierząt. Gadające zwierzęta nie istnieją, to też wymysł tego szaleńca. Fa, sol, la, mi, do. Góra lodowa tutaj? Przypłynęła na wczasy. Ona lata? Ono lata? Ja też lata i ty lata? Tata lata, herbata bata. Wy też lata. I oni lata. Wszyscy lata. I koń lata. I osioł lata. Drzewa lata. Woda lata. Lata, lata. Ryba lata. My lata. Oni lata. O, Mundek, gdzie masz? Hej, Franczek! Ale dzwon! Dziubasz leci! Ja lata też! Wszyscy lata! Czemu ty mi tak ciągle dokuczasz? Dokuczasz, a nie dokuszasz! Nauczyłbyś się w końcu mówić, ty pingwinie durny! Pingwinie! I tak jesteś rybą! A wcale, bo nie jestem! Jestem ptakiem! Tak, i z ciebie ptakiem! Cześć, miło was wszystkich widzieć. Więc tak, wczoraj zdaje się przerobiliśmy z grubsza S. Dziś weźmiemy na warsztat S, dobra? Gotowi? Ja zaczynam. Ślepe śledzie śledziły świetnie śliczne świnki. Może Mundek? Chcesz zacząć? Ślepe śledzie śledziły świetnie śliczne świnki. A bo nie! Źle powiedziałeś, jesteś jaszczur, ofiara, fujara. Ty nie bądź taki mądry. Pokaż mu, Mundek, powiedz to jeszcze raz. Jak ja mam nie być taki mądry, skoro już jestem? Pokazać wam? Wykułem na blachę wszystkie lata. Więc ona lata, on lata, ja lata. Całe lata się będzie tego uczył. Ja to przynajmniej potrafię lata. Ej, przestaniesz ty w końcu dziubas? Jak się nie uspokoi, to ci wocho napluje. O matko, ale się boję. Aż ptasiej skórki dostałem normalnie. Dzieci, proszę, możecie... Znów się zaczyna. Przeraziłeś trochę, wiesz? Teraz to zniszczę! No! Dawaj go, dawaj! Ty, coś ci na ciebie wyrosło! Czy moglibyście się w końcu skupić... na naszej lekcji? A to właśnie jest, prawda, ananas, tak? Jest owocem i chociaż wygląda jak orzech, to można go... Co wam znowu odbiło? Wiosna idzie? Mam was przećwiczyć mopem po grzbietach jak w ostatni piątek? O, już nie gniewaj się tak, Franiu. Zaraz po sobie posprzątamy. Tak, oczywiście. Tak samo profesor mówił i w czwartek. A jak to się skończyło? Wszystko tu wyglądało jak chrunk wyglądało. Jak chleb, no powiedz to! W życiu, Franczek, nie zgadniesz co? Mam nową chatę! Stary, musisz to zobaczyć! Ale super! Masa perłowa 100% oryginał plus gwarancja wodoszczelności! Skakuj! Czuj się jak u siebie! I tu se mogę tak leżeć i nikt mi nie przeszkadza. I myślę o tym, że na zewnątrz słońce właśnie wędruje po niebie, a w nocy, że księżyc rogaty strzeże gwiazd jak pasterz owiec, a potem kładzie się na poduszce z białych chmur i spokojnie zasypia. Super, taka muszla! Też bym chciał taką, wiesz? Ej, chodź! Chodź, pomóż mi znaleźć drugą! Co chcesz, córka? A jak już znajdziesz, to się pochwal! Ej, chcesz ze mnie kolekę zrobić? Ty, bo mi ogon ucieczy! Ale akcja! Widziałeś? Góra lodowa! Trochę chyba jakby drogę zgubiła, nie? W
smaczek. Ty wiesz, tam coś siedzi. Chyba muchomor. O nie, czekaj, to muszla. Będę miał swoją własną muszelkę. Lot na szósteczkę, lądowanie na pałę. Fraczek? Cały jesteś? Tak. Chodźmy po profesora. Tylko żeby nam się nie rozpuściła, zanim wrócimy. Wychodzę z muszli, nie? I patrzę, jest! Mówiłem wam, jaką muszlę wielką znalazłem? Tak! Nie, no co oni tam znowu kombinują? Lepiej mieć ich na oku. No, tutaj jest! Uhu. Kto ostatni na lodzie, ten nie potrafi latać! O, pierwszy! Ja wygrałem! To ja ją przecież znalazłem pierwszy! A ja pierwszy zobaczyłem! Ale to ja... Góra lodowa tutaj? To prawie niemożliwe! Najwyraźniej będę musiał uzupełnić swoją podręczną mapę prądów morskich. Trzeba ją będzie wyciągnąć na brzeg. Cały świat jest bardzo smutny. I okrutny też jest czas. Więc tak pierwszy! Jak ktoś umie lata, to mu łatwiej w życiu. A wypchaj się z tym swoim lata, wiesz? A kto to? Turyści? Cienki sprawa jest. Profesor potrzebuje twojej pomocy. Co ty opowiadasz? Mojej? Ty tu jesteś najsilniejszy, tylko ty możesz pomóc. Trzeba wytachać na ląd górę lodową. Mhm. Górę lodową powiadacie. Widziałem coś takiego. Tylko ja bardzo lubię się smucić, a smucę się wtedy, gdy śpiewam. A kiedy pracuję, to nie mogę śpiewać. A nie mógłbyś tak sobie pośpiewać później? A teraz byś tak troszkę popracował, co? Może mógłbym być smutny później. Super! Tylko żeby wam żyłka nie pękła! Ja wam pokażę, jak to się robi. I proszę. Męczycie się i nie wiadomo po co. Grunk. O, coś czuję, że szykuje się jakieś bardzo ważne odkrycie. O, ostrożnie. O. Zero finezji. O, proszę, proszę. Czy to, to jest... Czy to może być jajo? O, chodź do tacy. Czyli to nie jest muszla? Wygląda na to, że się znakomicie zachowało. Po prostu niesamowita sprawa. Dziękuję, dziękuję. Widzę, że sam sobie muszę dziękować za moją ciężką pracę. Dlaczego mnie to nie dziwi? Ja też chcę posłuchać. Dobra, ja po tobie. A to ja potem mogę? Nie, jakoś nic nie słychać. Pewnie zamarzło na kość. A gdzie cienki? Ale głupio, zapomniałem mu podziękować za wysiłek. Ciekawe, co to właściwie za jajko. Albo skąd się tu wzięło? A może jajeczniczkę, co? Jajeczniczka dla pana... Przestań, nie będzie żadnej jajecznicy. Jajko zostaje jak jest. Właściwie to powinniśmy je wysiadywać. Mundek, chciałbyś zacząć? Ale co? A już nie chcę! Zimno! Co wy tam wiecie o wysiadywaniu jajek? Widzicie? Co byście biedacy zrobili beze mnie? Ty i tak jesteś za mały. Prawdziwe ptaki wiedzą, że żeby jajko było wyklute, to wykluwacz musi pokryć ciałem całe jajko. No to ja wiem, Frania by się nadała. A czy ja wyglądam jak kura? Wiecie, co by było, gdyby Frania tu wlazła? Byłaby jajecznica na boczku. Tak, bardzo śmieszne. Śniadanko! Ej! Ty tam! Wyłaź stamtąd wreszcie, co? Szkoda takiego dnia! Dziubas, trochę delikatniej, proszę. No, ja pomóc chciałem. Słyszeliście to? Rzeczywiście, coś się tam rusza! Ma rację, tam coś jest. Profesorze, ustalmy coś. Pewien jest profesor, że stamtąd potwór nie wylezie? Potwór? Nie wiem. Profesorze! Mundek!
Co tu jest grane? Ale... To ma nogi! Właściwie jest ptak, czy może jakiś robak? Zobaczcie, ma takie łapki jak ja zupełnie. Widzicie? Jest zupełnie jak Mundek, to mój ziomal, mówię wam. Ale ma też małe skrzydła, zobacz. To jest pingwin, nie inaczej. Dobra, przekonałeś mnie, pingwin. Profesorze, co to za stworzenie? To, tak do końca to nie wiem. W każdym razie to nie ryba. O, chociaż to może być... To może być... Tak, chyba się nie mylę. Tak już wiem. To najprawdziwszy dyzozaurus. Dyzo, co? Znaczy, dyzo, tak? Dyzo, może być! Dyzo, 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 dyzo! A czym on właściwie jest? Właśnie. Co to te dyziozaury są? No, więc nasz dyzio to brakujące ogniwo pomiędzy dinozaurami, a no, takimi tymi o... Te stworzenia żyły bardzo dawno temu, parę milionów lat wstecz. Ten to mi nawet na przedszkolaka nie wygląda. On nie, ale samo jajo jest stare i wiecie co? Nawet wymyśliłem teorię dotyczącą tych stworzeń, ale wyśmiano mnie. Mówili, że oszalałem. A ten cały wielki doktor Fredman, ten niby dyrektor pampolońskiego zoo, wiecie, jak mnie nazwał? Szaleniec, tak mówił, dobrze pamiętam. No co, ktoś w końcu musiał wytrzeć dzieciaka. Chrumk. I oczywiście wiedziałam, że to się tak skończy. Mały teraz myśli, że jestem jego matką. Dokąd idziesz, mamusiu? Wystarczy, że tym darmozjadom muszę matkować, a teraz jeszcze do tego... Dobra, bierzemy malucha do domu. Postanowione. Chrunk. No, i kto teraz jest górą, he? Co powiesz, cwany doktorku, na to? I wstaw może ze dwa znaki zapytania. Z radością informuję, że znaleźliśmy żywy okaz młodego dyzozaura. Malec świetnie dogaduje się ze swoją opiekunką, świnką Franią. Podpisano... O, mający jednak rację, o, profesor Horacjusz Tiberton. Ja lata, poczta lotnicza lata, a poczta morska nie lata. Bardzo dawno temu żyła sobie pewna biedna świnka, a nazywała się Chrum Chrum. Świnka ta była bardzo samotna i nie było jej z tym łatwo, nie myśl sobie. Była więc smutna, ale za to niesamowicie piękna. Skórę miała tak różowiutką, że aż się prosiło, żeby pogłaskać. Oczy tak prześliczne, że wszystkie królewny jej zazdrościły. A takiego ogonka jak ona to chyba nikt na świecie nie miał. Mimo to była nieszczęśliwa i gdyby mogła, to oddałaby to wszystko, żeby mieć dziecko. Pewnego dnia mała Chrum Chrum zgubiła się w ciemnym lesie i ze strachu zaczęła wzywać prosięcą wróżkę. I wtedy nagle Chrum Chrum znalazła na ściółce z mchu wielkie jajko. Była tak potwornie głodna, że chciała od razu je zjeść, nawet na surowo.
ale wtedy właśnie usłyszała łagodny głosik prosięcej wróżki. Masz zabrać jajko do domu i trzymać je w cieple zawsze przy sobie. Po tych słowach wróżka wyprowadziła Chrum Chrum z lasu i wskazała drogę do domu. I w ten oto sposób nasza świnka doczekała się swojego małego dzidziusia. Profesorze? Tak? Profesor wysłał list, tak? Chyba nie do tego całego Wredmana, co? Proszę się przyznać. A jeżeli tak, to co? Ciągle ten sam naiwny profesor. Czy już nie pamiętamy, dlaczego musieliśmy opuścić Pompolonię, Chrum? Nie, oczywiście, że papa pamiętamy, jasne, tak, ale teraz jest inaczej. Tamta sprawa to dawne dzieje. A poza tym, ludzie się zmieniają. Ładną pogodę mamy, prawda? Więc potrzebuję forsy. No? Tak, chcę zorganizować ekspedycję. Wreszcie coś się dzieje. Chodzi o tę butelkę. Znalazłem ją dziś rano na plaży, jak biegałem dla zdrowia. A w środku był ten list, o ten właśnie, dokładnie ten. Oszołom z wyspy utrzymuje, że odkrył jakiś rzadki gatunek. Pisze, że ma na wyspie dyzozaura. Bzdura, nie ma czegoś takiego, coś takiego nie istnieje. Koniec, kropka. Więc na czym miałaby polegać ekspedycja, żeby znaleźć tego, jak mu tam... dyniozaura. Mówiłem przecież, że coś takiego nie istnieje. A nawet jeśli siwy rzeczywiście ma tam jakiś nowy gatunek, to trzeba zadbać o to, żeby ten osobnik trafił do naszego zoo. Ale mówię, niemożliwe, żeby to był dyzozaur. Wiesz, podobno co dwie głowy to nie jedno. Straciłem wzrok, duszę się. Gładziu, szykuj broń, prowiant i nasz helikopter. Czekaj, dyniozaurze, już my sobie pogadamy. Czuję, że wyglądam głupawo. Fraczek! Nie, lepiej powiedz Mundek. Patrz mi na usta, tak? Jastrzur Mundek. Nie, jastrzur... powinniśmy zacząć od czegoś prostszego. Dyziu, skup się. Spróbuj powtarzać dokładnie za mną. Profesor Horacjusz Tiberton. Dziubaczek Dekmun Racjusz Rosu Kaleson Wielki Dzwon. Prawie. Nie, no znowu... O, ktoś dzisiaj ma kiepski dzień. Fraczek, ja myślę, że Frania znalazła pod łóżkiem twoje gniazdo, które uwiłeś z moich starych koszul. To nie gniazdo! Zrobiłem sobie muszelkę. Gniazdo czy muszelka, to wszystko jedno. Co by to nie było, Frania jest wściekła. Co to już muszelki nie można mieć? No ludzie! Proponuję wrócić tutaj za jakiś czas. Profesorze! Zostałem
napadnięty i oślepiony przez wściekłą koszulę. I tak kończą bałaganiarze. Profesorze, czy profesor nie słyszał nigdy o wieszakach? Chrum, chrum. Franiu, spokojnie. Proszę. Jak mam być spokojna? Chrum. Ja tu piorę i prasuję, a profesor wrzuca wszystkie koszule pod łóżko. Chrum. To nie ja, tylko Fraczek. On budował sobie selkę. Chciałem powiedzieć muszelkę. No i nic w tym złego. Pozwoliłem mu. To jakaś męska solidarność? Dobra, mam tego oficjalnie dosyć. Koniec tych żartów. Czekaj, zmieńmy może temat, co? Wiedziałaś, że Dysio mówi? Prawda, że fajnie? Mówi i powiedział mama. Nieźle, co? Mama? Mój kochany mały Dysio. Mój mały Dysio umie mówić. No powiedz to jeszcze raz. Ma? Ma. Fraczek, kłaczek, torba, flaczek! Co to ma niby być? Co? Żart jakiś? Chrum. Dziewięć kroków do mostu, ale szyby daleko usmijaj. Upał, dzisiaj konkretny. Ale spoko jest, bo zawsze można ochłonąć mostu. Koktajla chcesz? Arbuzika może? Melon też jest i rybka, szaszłyczek owocowy. Fraczek, to jest moja muszelka. No tak, wiem, że twoja. Ale chyba się zmieścimy obaj, co? Sio. Oj, weź, Mądek, nie bądź taki, ja też chcę muszelkę mieć. Lepiej się bój, bo liczę do trzech. I jak doliczę, a ty się nie wyniesiesz, to pożrę cię na surowo bez keczupu. A win? Wiesz, moglibyśmy w niej siedzieć na zmianę. To się da zrobić. Dwa. I poduszkę ci mogę pożyczyć. Chcesz? Dwa i ćwiartka. Jesteś wstrętny, samolubny gad. Gad z muszelką? Bez sensu, to niesprawiedliwe. Ja chcę tylko trochę w tej muszelce sobie posiedzieć, a ten od razu świruje. No co za gość. Sam, a wokół mnie zły świat. Cienki ma jednak rację. Ten świat jest zły i głupi. Zaraz do niego popłynę i będziemy razem sobie śpiewać. I nigdy się nigdy już nie wrócę na tę wyspę. Nie, tak się nie da. Ze mnie jest towarzyski gość. Fraczek! Pozwalam ci posiedzieć w mojej muszelce. Jak chcesz, to urządzimy sobie fajne karaoke. Fraczek! Woda! Woda! Wszędzie nic, tylko woda! Aha! Jest nasza wyspa! A to co znowu? Kolejny turysta? Może znowu macie jakiś problem z górą lodową? Nie, tak sobie tylko pomyślałem, że pewnie jesteś tu bardzo samotny i chętnie byś sobie z kimś porozmawiał. Pomyślałeś? A nie wolałbyś rozmawiać z przyjaciółmi na wyspie? Sam nie wiem. Teraz jak na wyspie jest Dysio, to wszystko się popsuło. Ja nie wiem, czy to dobrze. Więc zrobiło mi się smutno i tu przyszedłem. Zaśpiewamy smutną piosenkę? Przyszedłeś tutaj, żeby pośpiewać? To może być nawet bardzo ciekawe, wiesz? Takie wspólne śpiewanie bardzo smutnej piosenki. No, może być fajnie. Nobody knows all the trouble I've seen. And nobody knows but Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Muszelka i to latająca! Jestem absolutnie przekonany, że widziałem tu potwora na skalę. Pewnie dał nura, jak usłyszał silnik śmigłowca. Doprawdy niesamowity to dzień. Od samego rana turyści. Psst.
Witam serdecznie. Przyłączy się pan do klubu anonimowych smutasów? Kto to, gadające zwierzę? To przecież niemożliwe, czary. Kim pan właściwie jest? Już się przedstawiam. Jestem król Pomponiusz 55. Bardzo mi miło. Jej, to pan jest takim królem, królem, naprawdę? Raczej był królem. Pech chciał, że jego miłość stracił koronę. Doprawdy smutna historia. Nieszczęsny król, co swą koronę gdzieś zapodział. To tak smutne, jak ryba piła, która już wszystko wypiła. A co ty tu, królu, robisz? O, więc przylecieliśmy, żeby, chcemy złapać takiego, chcemy ratować biedne zwierzątka. A, i widzieliśmy też ze śmigłowca potwora. Widzieliście potwora? Wiem, pewnie macie na myśli Franię. Ona czasami bywa potworna, potrafi dać w kość. Frania? A kto to jest Frania? No co wy Frani nie znacie? To ona opiekuje się domem profesora i sprząta. A teraz jeszcze opiekuje się Dyziem. Ha, czyli dyzozaurem, tak? Wiedziałem, że tu jest. Dziś wróci ze mną do domu. Żywy, martwy lub wypchany. A temu co? Postanowił wystąpić z klubu smutasów. Prawdziwy król, mówisz, król? A powiedz, jak wygląda? No więc on przyleciał taką muszelką i on miał taką czapkę twardą na głowie i łysego miał sługę i wielką strzelbę jeszcze miał. O, jej prawdziwy władca. Jej, Franie, ty nic nie rozumiesz. On przyleciał upolować Dyzia. Upolować mnie? No to ekstra. Tylko jakim cudem on się dowiedział o Dyziu? Nie sądzę, żeby... No oczywiście. Mój list do Fredmana. Och, nie, no to było tak potwornie głupie z mojej strony. Tu się akurat z profesorem muszę zgodzić. Chrum. Ostrzegam, że jak tylko ten nędzny król się tu pojawi, to skręcę mu ten królewski kark. Kark smark! Trzeba ukryć Dyzia, szybko! Oczywiście, wiadomo. Tylko gdzie go ukryć? Nie! Ja nie chcę do środka! Ja chcę się zobaczyć z królem! Oj, Dyziu, tak pięknie prosimy. Dam ci za to pyszną kostkę cukru, chcesz? Albo dwie. Ja dam 5. 5 to nie! 4! Dyzio chce mieć 4 kostki cukra! Dobrze, mogą być 4, ale musisz jeszcze obiecać, że będziesz bardzo, bardzo cichutko. Cichutko bardzo? Dyziu, to jest kreda! Była kreda. Wstydź się, zachowujesz jak zwykły, rozpuszczony mały pachor! Już wolałabym... Chrum... Żałuję, że się tobą zaopiekowałam, Chrum. I wiesz co, wszystko mi jedno, co król z tobą zrobi. I to nieprawda, że jestem twoją, Chrum, twoją matką. Jak to ty nie jesteś? Znaczy, że nie chcesz być moją mamą? To znaczy, że ty już nie jesteś mamą, dyzozaur? Ty wiesz, kto jesteś, zwykłe prosie. Profesorze, lądują! Spróbujmy z nimi jakoś mądrze porozmawiać. Tylko pamiętajcie, ani słowa o Dyziu, dobrze? No tak, zmówili się i ukryli potwora. Ale starego Pomponiusza nie da się tak łatwo wykiwać, o nie! Tylko proszę pamiętajcie o Dyziu cichosza. Zrozumieliście? O jakim Dyziu? A co to Dyzio? Nie tak głośno. Zapomnijmy o istnieniu Dyzio. Witamy na naszej skromnej wyspie, gdzie zwierzęta i ludzie żyją sobie w pokoju. Stary, dobry profesor Tiberton. Cieszę się, widząc profesora w zdrowiu. I tak właśnie rozmawiałem ze swoim służącym. Mówiłem mu, Gładziu, poznasz profesora. Człowieka, który niebawem ukryje się wielką sławą. O, już nie przesadzajmy. Ale dziękuję. Król tak na poważnie? Jak najbardziej. A tak w ogóle to bardzo ładna wyspa. I mieszkańcy jacy doradni. Uroczy, chciałem powiedzieć. O, a tam to twój dom, tak? Tam mieszkam, to skromna chatka. Król pozwoli, że oprowadzę króla po mych włościach. Jaka mała chatka, willa.
A to jest pewnie ta słynna na cały świat szkoła mowy dla zwierząt, o której tyle dobrego słyszałem, prawda? Mógłbym zajrzeć sobie do środka? Ależ naturalnie. Zapraszam śmiało. Chrum. Śmiesznie, zapraszam. Stop. Chrum. W środku nie jest sprzątnięte. O, bałagan mi w ogóle nie przeszkadza. Nie, to nie to. Chodzi o klucz. Zgubił się. Klucz? Jaki klucz? Klucz właśnie. Gdzieś nam wziął i wsiąkł. Nie ma. Ach, ten niesforny klucz. Cały czas nam się gdzieś złośliwie gubi. Nie potrafię go oduczyć. Z trudem uczę klucze. Ale za to mam pomysł. Może po prostu usiądziemy sobie na werandzie i napijemy się czegoś. No, służbę ma profesor wzorową. Coś profesorowi powiem. Jak wrócę do pałacu, też sobie taką pulchniutką gosposię sprawię. A więc, podobno macie tu dyzozaura. Izaura? Nie, zupełnie nie wiem, o czym król mówi, o co chodzi. To jakaś roślina? Teraz to z kolei ja nie wiem, o co chodzi, bo z tego, co pamiętam, profesorze, ty wysnułeś kiedyś teorię na temat dyzozaurów, czyż nie? Jak ją obronisz, to cały świat będzie mówił o teorii Tibertona. Wielka teoria rozwoju dyzozaurów Tibertona, ha? Wielka sława i uznanie świata nauki. Ale nie, wasza królewska mość. Królowi nie można kłamać. Nie mamy tu dyzozaura, ani jednego. Nie. Żadnego dyzozaura? Nie ma żadnego. No cóż, rozumiem. A ten list w butelce? Takie żarty sobie robiłem z doktora Wredmana, tylko nic więcej, naprawdę tylko żarty. Tylko takie żarty słyszałeś? Ale coś mało zabawne. Może i straciłem władzę, ale głupi nie jestem. No ale nic, dajmy na razie temu spokój. Jest przecież tyle innych szalenie interesujących rzeczy do obgadania. Tak sobie myślę, może by tu zamieszkać? Mógłbym uczynić z tej wyspy czwartą Pompolonię. Prawda, że byłoby miło? Znów mógłbym być prawdziwym królem. Postawimy tu ogromny pałac, choć nie tu, gdzie stoi ta Buda. A wam przypadną zaszczytne funkcje państwowe. Ty, profesorze, byłbyś zaufanym doradcą. Chłopak mógłby być skarbnikiem. Myślę, że by się pięknie nadał. Ty z kolei byś się świetnie nadał na kapelmajstra. O, a ciebie widzę doskonale w roli królewskiego kamerdynera. No, takim dziobem mógłbyś mi świetnie buty rozpychać. Super. A dla ciebie mam oczywiście coś specjalnego. Szefowa kuchni królewskiej brzmi źle. A dla Mundka król coś ma? Dla Mundka? No to mój kolega. Mundek Jaszczur, zabawny typ. No pewnie, mógłby robić za królewskiego smoka. Smoka? Mundek. Oczywiście będę pamiętał. Coś znajdziemy dla tego twojego smoczego kolegi, jeśli chcesz. Miejsce na ścianie obok wypchanej sowy. Ha, ha, a dla mnie co będzie? Dyzozaur! Co? Myślałeś, że mnie oszukasz? Obiecałem sobie, że wrócę do Pompolonii z tym dziwnym stworem jeszcze dziś, żywym lub martwym. A król nie rzuca swych słów na wiatr. Proszę, niech on już więcej nie strzela. Dyziaczku, kochanie, wcale nie chciałam być dla ciebie niemiła. Dyziu, proszę, wróć do mamy. Polecieli go szukać. Musimy go znaleźć przed nimi, szybko. Chociaż jakiś ślad? Nic, zero, raczej go tu nie było. Ja to bym wybrał właśnie taką kryjówkę. O, ja bym poszukała pewnie większej, Chrum. Nawet głowa mi się tu ledwo mieści. Weź mi lepiej, pomóż stąd wyjść. Fraczek? Co ty robisz? Chrum! Fraczek? I gdzie on znowu polazł?
O, ładny kwiatek. To łaskocze, wiesz?
Czy coś nieciekawego minęło? Przyleciał król i... Bam! Biedny Dyzio jest postrzelony. Dyzio pada. Żegnaj zły świecie. To król! Dyżek, spadamy! Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę dostać kulki. No. Tutaj, to cię ten szalony szaleniec nie odszuka. Ja ruszam po pomoc, a ty się stąd nie ruszaj, jasne? Dyzio się stąd nie ruszaj nigdzie, jasne. Nigdzie się stąd nie ruszaj nigdzie. La 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 la. Nigdzie stąd nie ruszaj. La 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 la. La 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 la. W takich skórzanych kurtkach? Nigdzie stąd nie ruszaj. Tra la 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 la. A? La 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 la. Lądowanie, ale za to z przytupem. Ale jak ktoś lepiej potrafi, to śmiało. I co, widziałeś go? Chrum? Niestety nie. Dyzio przepadł nam bez śladu. A co z Mądkiem? Może jego chociaż widziałeś? Zero Dyzia, zero Mądka. Co za lipa. O, już nawet nie chcę tej jego muszelki. Chcę tylko, żeby się znalazł, to wszystko. Tak, tak, ja też. A tak w ogóle to strasznie dziś jestem zalatany. Macie może coś z tego na dziób? No jasne. Są... Naleśnik jeszcze mi nie... Wstydźcie się! Au. Wstyd! O żarciu będą myśleli w takiej chwili, a sio! Grum! Muszę posprzątać, a poszli mi stąd! Już! Będziesz sprzątać teraz akurat! Wynocha! Ale Frania, dziś już 5 razy sprzątałaś! Ona się po prostu bardzo martwi. Tylko żeby nam tym mopem lakieru z podłogi nie zdarła. Niezły cwaniaczek z tego profesora. Ale niech sobie nie myśli, o nie! Tak łatwo mnie nie nabierze. Prędzej czy później dopadnę stwora, a potem zaprowadzę na wyspie swoje porządki. Dosyć tego zawodzenia! Przestań! Nie jesteś tu sam do tej plany! Co to? Znaczy nie jestem tu sam? No nie, już mam dosyć tej piekielnej wyspy. Zaraz chyba zwariuję. Gładziu, masz już jakiś pomysł na kolację? Cóż, mógłbym usmażyć pająka, którego król łaskaw był znaleźć w swym bucie. Mniam, mniam. A któż to nas odwiedził? Toż to musi być ten słynny na całą wyspę pan Mundek.
Słyszeliśmy też niejedno o twoim sympatycznym koledze dyzozaurze. Nie wiesz czasem, gdzie on może teraz być? No więc? Czekaj, mam pytanie. Czy ty nie jesteś ten cały król? A czy widzisz, żebym nosił koronę? Powiedz, Gładziu, widziałeś jakiegoś króla tutaj? Ależ skąd wasza królewska mość? Ani jednego. Dobra, już nie chcę wiedzieć. Polecę lepiej po profesora. Chwileczkę! Nie pozwolimy, żebyś tak nas opuścił bez kolacji. Najpierw się najedz do syta, potem idź gdzie chcesz. Znaczy, dostanę smażonego pająka? 8 nóg w chrupiącej panierce. Dawaj mnie! Dysiu, to ty? Siema, Frania! Profesorze Pobudka! Mundek mówi, że spotkał w lesie Dysia! Serio? Tak, i kazałem mu na nas czekać w pieczarze. Tej, pod wulkanem, ma się nie ruszać. Bardzo mądrze. To doskonałe miejsce na kryjówkę. Znam tę jaskinię, tam jest też jezioro. Dobrze pamiętam, to podziemne jezioro, w którym szukałem niewidzialnej ryby. Co? Niewidzialna ryba? Co to w ogóle za pomysł? I to jeszcze w podziemnym jeziorze? Ja jakoś tego nie widzę. To ja może spakuję coś do jedzenia, Chrum? Jestem przekonana, że Dyzio umiera tam z głodu. Mundek, ale ja się o ciebie martwiłem. Ja o ciebie też, zresztą wszystko ci opowiem. Ale może najpierw trochę się zdrzemnę. Już się dzisiaj nagadałem, jak opowiadałem tę historię takiemu gościowi na plaży. Ale Mundek, mam nadzieję, że nie powiedziałeś temu panu, gdzie dokładnie jest teraz Dysio. Gdzie jest... A co? Gadaj! Powiedziałeś facetowi, czy nie? Więc prawda jest taka, że dobrze, skoro musicie wiedzieć, to tak. Szybko, musimy tam dotrzeć przed nimi. Myślał, że mi ucieknie. Teraz mamy go jak na widelcu. Chodź, Gładziu, ruszamy. Przeklęte ptaszysko. Oberwał, widziałeś? Prosto w nochal. Chciałbyś. Piękny strzał, wasza królewska mość. Łapy przy sobie! Z tej strony cię nie znałem. No chodź, Gładziu, śmiało! Co się ociągasz? Strach cię obleciał! Nasz potwór nie może być daleko. Musi gdzieś tu być! Stawiam swoją koronę! Jaką koronę? Mądrego, miłościwy pan. Już po nas. Żywcem pogrzebani, Gładziu. Nie ma szans, żebyśmy się stąd wydostali. I to wszystko przez tego przebrzydłego, wszystko przez tego... Przez Dysia? Tym razem mi nie uciekniesz, Smarku. Nakarmię cię ołowianymi dropsami. Co zrobisz? Zastrzelę. Dlaczego chcesz zastrzelić? Dlaczego? 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 No właśnie, cię o to pytam. Dlaczego?
Jest mi źle bez mojej korony, dlatego. No bo mi też źle, wiesz. I tutaj tak ciemno i straszno też. I do tego bardzo, bardzo zimno. A jeszcze do tego mam kuku na głowie duże. Dyzio chce wrócić do mamy. Ej, Dyziu, nie płacz, nie ma co. Obiecuję ci, wszystko się jakoś ułoży. Wcale nie jesteś tu sam, przecież masz nas. Jesteśmy teraz przyjaciółmi. Zaufaj mi. Królewskie słowo. Wierzę ci. Dyziu! Mama już do ciebie idzie. Franiu, to na nic zostaw. Rzeczywiście to nic nie da. Chrum. Ma profesor rację. Czekaj, co ty próbujesz zrobić? Próbuję wykopać tunel, nie widać? To bez sensu. Działanie zupełnie nieprzemyślane. Zaraz, zastanówmy się. Musi być inne wejście. Wiem, mam! Nie, nie mam. Nie. Bartek, pokaż mapę. Jesteśmy teraz właśnie tutaj. Pamiętacie o podziemnym jeziorze, o którym opowiadałem? Musi być jakoś połączone z morzem. A skoro tak, musi być też podziemny kanał. Właśnie, Chrum. To jest to. Na pewno jest podziemny tunel. Racja. Tylko jak my go znajdziemy? Sami nie damy rady. Potrzebna pomoc. O królu biedny, chcesz czy nie? Siedzisz w pieczarze i jest ci źle. Cienki, daj se siana, nie mamy czasu. Później pośpiewa, że już znajdziesz ten cały tunel podwodny. Jacy wy jesteście spięci. O, Gładziu. To chyba będzie koniec naszych przygód. Wiesz, Gładziu, chciałbym ci podziękować za to, że mi służyłeś do końca. Królu, przepraszam, ale... Ależ nie, za co? To przecież moja wina. Ja cię ze sobą zabrałem. Nie o to chodzi. Tam. No dobra, będę się streszczał. Tak, jasne. Więc szukałem i szukałem bez wytchnienia. Po pewnym czasie spotkałem młodego rekina. No, no i co dalej? No i on wysłał mnie do czcigodnego węgorza z laguny. Czcigodny węgorz z kolei wysłał mnie do swego kuzyna Dorsza, który jest podróżnikiem. Serio? Cienki, ale ja ci zazdroszczę. Zawsze chciałem poznać Dorsza. Cienki litości. Przejdź w końcu do rzeczy, dobrze? A więc na północnym wschodzie naszej wyspy znajduje się wielka skała. I ta skała ma u podstawy szczelinę, a zatem... woda przepływa przez szczelinę i wpływa sobie do wulkanu. O, cienki, spisałeś się, dziękuję. Co byśmy bez ciebie zrobili? Ale z tego, co zrozumiałem, szczelina jest pod wodą. Jakim cudem wyciągniemy stamtąd Dyzia? Potrzebne nam coś w rodzaju łodzi podwodnej. A może udałoby się wykorzystać beczkę Frani? Chrum! Czekaj, pasowałaby wręcz idealnie. Tylko, że myślisz, że Frania oddałaby nam swój domek od tak? Frania? Gdzie ona poszła? Wiedziałem, że można na tobie polegać. Martwi mnie tylko jedno. Nie wiem, czy cienki da radę tak sam przeciągnąć beczkę przez tunel. Przydałaby mu się jakaś pomoc. Nie patrzcie tak na mnie, jestem za wysoki. Fraczek, tylko ty możesz pomóc, Chrum. Co, może nie dasz rady? W końcu jesteś pingwinem królewskim, No właśnie, jesteś królem wśród pingwinów. Co to dla ciebie? I co, słyszałeś? Tak, słyszałem. Teraz tylko musisz się po królewsku wykazać. Pingwin król, no to brzmi nieźle. Król Fraczek pierwszy, władca oceanu, dobry król! Ha! Thank you.
patrola! Jaki głupi koniec! Uhu! Chcesz się pobawić? Dziziu! Franciszek! Nawet dla króla wzruszający to widok. O, przepraszam, nie chciałem was nastraszyć, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja i Dyzio zostaliśmy przyjaciółmi. A dasz słowo? I to królewskie słowo. Przedstawiam państwu nowoczesną, ratunkową łódź podwodną. Tak, stolarka robi wrażenie. Proszę cię, Dyzio, ty pierwszy. Nie, Dyzio nie chce iść. Jeśli tam wejdziesz, czeka cię wielka niespodzianka. Niespodzianka? Ale najpierw wejdź do środka. Czuj się jak u siebie w domu. Teraz wasza królewska mość, proszę. Nie, Gładziu, nie mogę. Kapitan ostatni opuszcza tonący okręt. Oto postawa godna władcy. Cieszę się, że mogłem ci służyć. Ale Gładziu, chyba się jeszcze... Zobaczymy, co? Cienki wrócił! Dyzio? Fraczek! Fraczek! Mundek! Przybijamy do portu! Przyjaciel? A niech się przypiecze, Kolo. Nie, Dziubas. Nie możemy go tam tak zostawić. Tak, nie możemy. Profesorze, proszę. Uratować mój przyjaciel. Ale jak? Nic nie mogę zrobić. Za to Cienki i ja możemy zrobić drugi kurs. Oczywiście, że możemy wrócić. Jasne, będę miał o czym śpiewać. Gdyby była. Co? Thank you.
leciał, kawał drogi przeszybował jak orzeł normalnie. Rzeczywiście, potrafi lata. Jasne, że potrafię. W końcu jestem pingwin królewski. Lata nie ma się we krwi. Gładziu! Pędzę, królu! Ja się cieszę, nareszcie mogę spokojnie stanąć na lądzie. Gładzio, wiesz, jak się stęskniłem za twoją łysą czaszką. Fraczek, możesz wpadać, kiedy tylko zechcesz do mojej muselki, zgoda? O, super! Ej, a moja niespodzianka? Król obiecał, gdzie niespodzianka? He, nic się nie martw, w końcu dałem słowo. I znów mi smutno, bardzo smutno. Nawet jednego tyci małego dziękuję nie powiedzą cienkiemu. Ale trudno, zdążyłem się przyzwyczaić. A niech to. No i znowu zapomnieliśmy podziękować cienkiemu. Ktoś widział Dyzia? Gdzie on poszedł? Przebrzydły król nas wykiwał! Krum, krum! Urządzimy sobie małą wycieczkę dookoła wyspy. Obiecałem Dyziowi niespodziankę i muszę się jakoś z obietnicy wywiązać. Dajcie nam 15 minut i zaraz wracamy. Krum, ale się przestraszyłam, aż mi się ogonek rozprostował. Hej, fajnie! Tak jest, kapitanie królu. Skała cienkiego, wedle życzenia. Dziękuję, cienki, że pomogłeś. Proszę. Raniu w życiu nie piłem pyszniejszej herbaty. Dziękuję, królu. No cóż, i wygląda na to, że wrócę do Pompolonii z pustymi rękami. Doktor Wredman będzie z pewnością niepocieszony. Właściwie to nawet mam pomysł, co mógłbyś królu przywieźć w prezencie doktorowi. Wasza królewska mość, to dla mnie najprawdziwszy zaszczyt móc wręczyć waszej wysokości jedyny znany i prawdopodobnie jedyny istniejący okaz legendarnej niewidzialnej ryby. Zajmie zaszczytne miejsce w królewskim akwarium. Koniec z ozdabianiem pałacowych ścian. Jak na niewidzialną rybę, wyjątkowo kolorowa. Jeżeli wasza królewska mość pozwoli, to pozwolę sobie uznać tę przygodę za naszą najwspanialszą jak do tej pory. A najlepsze, że to jeszcze nie koniec. Zobaczysz, jaką minę będzie miał nasz poczciwy doktor Wredman, jak wreszcie zobaczy niewidzialną rybę. Ciągle tu jesteś? Nie wiem jak ty, ale ja coś ostatnio gubię pióra, wiesz? A ty co, nic nie śpiewasz? Bo jakoś nie mogę. Chciałbym zaśpiewać jakąś smutną piosenkę. Bardzo smutną. Tylko, że teraz jestem szczęśliwy. No, to zapodaj coś wesołego. Mam zaśpiewać coś wesołego, tak? Niezły pomysł. Zaśpiewasz ze mną? Wiatr lekko głaszcze grzbiety fal. Grzbiety fal! Piosenkę naszą niesie w dal. Niesie w dal. Pięknie jest, aż chce się żyć. Żyć. Wśród przyjaciół sobie być. Jednak nie ma to jak w muszelce. Tak, w muszelce. Ta
dobranoc, mamo. Słodkich snów, Dyziu. Śpi dobrze. Dziękuję ci, prosięca wróżko. Wersja polska, Sun Studio Polska. Reżyseria Marek Robaczewski. Dialogi Tomasz Robaczewski. W rolach głównych Frania Edyta Herbuś. Fraczek Joanna Jabłczyńska. Gładzio Krzysztof Banaszyk. Pomponiusz Mieczysław Morański. Profesor Wojciech Paszkowski. Cienki Grzegorz Pawlak. Dziubas Mariusz Siudziński. Mundek Krzysztof Szczerbiński, doktor Wredman Janusz Wituch, Bartek Wit Apostolakis, Dyzio Justyna Bojczuk.